Hej, falautowy świr, jestem Cyperian i dzisiaj wam pokażę swoje falautowe rzeczy, które stworzyłem. Ale dlaczego mnie oglądacie? Od wielu lat robię dobrą cosplayową robotę, do tego mam pancerz z Fallouta 76, który będziecie mogli dzisiaj zobaczyć. Jak zacząłem cosplayować? Z kolegami chcieliśmy pojechać na event i aby było ciekawiej, uznaliśmy, że przebierzemy się po prostu za Sub-Zero. Jako, że nikt z nas jeszcze wtedy nie potrafił robić strojów, po prostu wzięliśmy dżinsy, nałożyliśmy tak przez plecy, koszulką owinęliśmy głowę i udawaliśmy trzech wojowników Sub-Zero. Było bardzo fajnie, ludziom się też bardzo spodobało, więc ja się tak wkręciłem w to właśnie, że na początku na przykład nie umiałem szyć, ale jak wiecie, jakie szycie, takie życie, więc nauczyłem się, wszystko zaczęło wychodzić coraz lepiej, jest fajnie. To był następnym strojem z serii Fallout. Był Arthur Maxon z Fallouta 4, tym właśnie stworzyłem cały jego strój od podstaw. Płaszcz uszyłem sobie samodzielnie z ekoskóry, to następnie postarzyłem tak, aby wyglądała odpowiednio falloutowo. Pojawiłem się na przykład na tym stroju na Pyrkonie i zostałem potem zaproszony przez Bethesdę na QuakeCon, który się odbył w Londynie. Psst, bo wiecie, Arthur Maxon był szefem Bractwa Stali, wielkim szefem. Bractwo Stali to jedna z najważniejszych i na pewno najbardziej rozpoznawalnych frakcji w świecie Fallouta. To technoreligijna organizacja, której głównym celem jest odzyskiwanie, zabezpieczanie i pozyskiwanie technologii z przedwojennych Stanów Zjednoczonych. Bractwo powstało w 2077 roku z inicjatywy Rogera Maxona i jego ludzi, po tym jak odkryli oni nielegalne eksperymenty prowadzone przez rząd USA w bazie wojskowej Mariposa. Maxon i jego ludzie zdezerterowali z armii na kilka dni przed wybuchem Wielkiej Wojny. Gdy opadł kurz, Bractwo założyło nową kwaterę główną w byłej bazie wojskowej w Los Hills i rozpoczęło poszukiwania innych ocalałych, wysyłając transmisje do innych regionów Stanów Zjednoczonych, chcąc stworzyć tam swoje przyczółki. Fallouta 76 gram praktycznie od premiery, nad wcześniej, bo gram nawet od bety. Moje ulubione aktywności to właśnie robienie eventów i zadań codziennych z moimi znajomymi, takich właśnie między innymi z Tostem, z Lechem i z moją dziewczyną. Często również pomagamy sobie w przebudowaniu kampów i patrzymy właśnie, jakie to twory zrobiliśmy, albo inni gracze zrobili, odwiedzając je na przykład codziennie. Swoją postać w Fallout 76 bazowałem na sobie, dlatego jest super. Radzę sobie całkiem dobrze, dlatego też w grze, bo się wczułem. Do Fallouta 76 wychodzi właśnie nowy wątek, Battle of Steel, w którym poznajemy losy Bractwa Stali i poznajemy właśnie zakończenie historii w tej grze. No bo wiecie, teraz ten wątek Bractwa Stali to jest kontynuacja historii, która była już wcześniej. Jedna z ich transmisji dotarła do porucznik Lizzie Taggerty, która razem ze swoim oddziałem, Gromem Taggerty, przebywała wówczas w Virginii Zachodniej. Taggerty zdecydowała się dołączyć do Maxona i stworzyła apalacki oddział Bractwa Stali. Niestety, gdy pojawiło się zagrożenie ze strony spalaczy, wciąż mało liczna i nie tak dobrze zorganizowana grupa nie była w stanie odeprzeć ataku i baza upadła. To jedna z historii, które możecie odkryć grając w podstawową wersję Fallouta 76. Nie mogąc przez dłuższy czas skontaktować się z apalackim oddziałem, Los Hills postanowiło wysłać pierwszy korpus ekspedycyjny, którego zadaniem miało być przywrócenie łączności z centralą i dowództwo nad tym oddziałem przejęła Paladin Ramani, a na swoją nową bazę korpus obrał Obserwatorium Atlas. Bractwo przywiozło z Los Hills nie tylko nowych ludzi, ale też sporo nowego sprzętu. Między innymi pancerz zwiadu, który jest szczególnie istotny dla żołnierzy rozpoznania, potrzebujących przyzwoitej ochrony, ale mimo wszystko większej mobilności niż ta zapewniana przez ikoniczny dla Bractwa i dla Fallouta pancerz wspomagany. Lechon namawiał mnie, bym zrobił ogólnie paru armora z serii Fallout, ale uznałem, że może lepiej zrobić coś po prostu oryginalnego, niepowtarzalnego właśnie. Dlatego uznałem, że zrobię Recon Armora z nowego dodatku Bractwa Stali, ponieważ właśnie nikt go nie zrobił, tak? Coś nowego, niepowtarzalnego. Na początku właśnie musiałem się trochę namęczyć, ponieważ tego stroju tak naprawdę nie było w grze, ale poprosiłem mojego znajomego Dworkopa Elo, aby mi porobił kilka zdjęć na serwerze testowym, które właśnie potem mi posłuży jako bazę do projektowania wszystkiego. No i zaczynając od podstaw, na przykład sam mundur to jest po prostu mundur Moro, który przemalowałem i podniszczyłem. Ostatnio można powiedzieć kamizelka, która jest z ekoskóry wykonana. No i teraz sama zbroja jest wykonana właśnie z pianki Ewa, którą właśnie po prostu podkolorowałem i pomalowałem tak, aby wyglądała dosyć metalowo i falloutowo. Hełm zaprojektował mi mój kolega, Dykotacraft, który następnie potem ja wydrukowałem i odpowiednio go przygotowałem tak, aby wyglądał właśnie falloutowo. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że wizję na przykład wykonałem z folii do bindowania, więc dosyć ekonomicznie. Innym elementem stroju, który zrobiłem, jest Pip-Boy, który możecie znaleźć w sklepie Bethesdy, który właśnie ja sobie wziąłem i podniszczyłem go tak, aby wyglądał jak wyciągnięty z Fallouta. To jest właśnie Baby Mothman. Stworzyłem go sobie, by po prostu
popozować inni na zdjęciach i wpadłem na pomysł, ponieważ Mothman jest po prostu bardzo popularną postacią w tej grze, gdzie właśnie ma własnych kultystów, no i czasem może nas wspomóc premium doświadczeń w samej grze. Kryptydy są jednym z elementów, które od samej premiery Fallouta 76 są najciekawsze i najbardziej angażujące dla graczy. Nieważne, czy chodzi o polowanie na nie, szukanie. Są też tacy, którzy próbują taką kryptydę na przykład zwabić sobie do kampa. Oczywiście najbardziej znaną kryptydą jest Ćmoczłek, czy też Mothman, ale w grze są też inne, m.in. potwór z Flatwoods, potwór z Grafton, Wendigo, Owca Squatch. Większość z nich jest oparta w jakiś sposób, bądź też zawieszona w kulturze i folklorze Wirginii Zachodniej, jak wiele innych elementów z Fallouta 76. To jeden z przykładów tego, jak bardzo można sobie tę grę dostosować do własnej wizji, jak bardzo w ramach tych ustalonych reguł gracze mogą robić to, na co mają ochotę i po prostu dobrze się bawić. Prace nad pancerzem trochę zajęły, ale jak już go skończyłem, trzeba było go jakoś pokazać. I odzew ludzi był bardzo pozytywny, więc sądzę, że było fajnie się postawić.